To stowarzyszenie, które No tutaj ryba krytykował, ma które rację. organizowało Ryba ma marsz rację, ryba. tęczowy, propagowało pewne idee z tym związane. Pan Tomasz Pitucha skrytykował ten marsz i ma na niego wpłacić karę. Rzecz, no, byśmy powiedzieli, niespotykana, wydaje się, w wymiarze Tutaj ryba sprawiedliwości. ma rację. Owszem, jeśli ktoś czuje się obrażony i jeśli wygra proces sądowy, to zwykle się mu wpłaca na jakąś dobroczynną fundację, na coś, co nie jest w sprzeczności z poglądami tego, który ma takiej wpłaty dokonać. Natomiast zmuszanie kogoś, kto sprzeciwia się ideologii LGBT, kto sprzeciwia się ideologii gender, zmuszanie, żeby wpłacił na tego typu inicjatywę, no jest po prostu, jakby nie patrzeć, próbą czy też gwałceniem sumienia kogoś, który absolutnie ma wyrobione na ten temat poglądy. Wydaje się, że ten wyrok w ogromnej mierze mówi nam o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bo prawda, niejednokrotnie widzieliśmy, jak ludzie zaangażowani ideologicznie po tamtej stronie, nie po lewicowej stronie, jak w ostrych słowach atakowali czy ludzi kościoła, czy też ludzi o poglądach konserwatywnych, jak nieraz wulgarnie to czynili i nic się nie działo. Mówiono albo o wolności ekspresji artystycznej, albo o wolności słowa, która towarzyszy pewnej debacie publicznej. Kiedy krytykuje się tych rewolucjonistów ideologicznych, od wtedy nie ma wolności słowa, tylko mamy do czynienia z karaniem. To jest, taką cenę płaci się za prawdę w dużym stopniu. Ale oprócz tego, że my jak gdyby obserwujemy, co się dzieje w sądownictwie polskim, co się dzieje w przestrzeni też życia publicznego, z jak ostrą walką ideologiczną mamy do czynienia, skupmy się jeszcze na tym przykładzie, ażeby zadać sobie pytanie, co my powinniśmy zrobić, kiedy tak się to wszystko toczy. Pytanie jest, po pierwsze, czy powinniśmy się dać przestraszyć? Bo przecież tego typu procesy, ciąganie ludzi po sądach jest nakierowane nie tylko na to, żeby tę osobę ukarać, ale nade wszystko na to, żeby inne na tym przykładzie dały się przestraszyć, ażeby nie zabierały publicznie głosu, ażeby nie sprzeciwiały się rozprzestrzeniającej się ideologii rewolucji kulturalnej. To jest rzecz dosyć oczywista i to widzimy nie tylko w przestrzeni tych ludzi świeckich, ale wielu również duchownych w ten sposób jest albo atakowanych, albo krytykowanych, albo też ciąganych po sądach. Pytanie, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy się wokół takich osób, czy w obronie takich osób skupić, czy też brać ich w obronę? Tu chodzi o nas, zwykłych obywateli, ale też w moim przekonaniu przede wszystkim chodzi o środowiska katolickie zorganizowane. Tak jak pan Tomasz Pitucha jest członkiem ruchu Światło Życie, wydaje się, że to w sposób oczywisty. Tam powinien mieć tę niszę, to wsparcie, również wsparcie psychiczne i każde inne, moralne, bo wiemy, że walczy w słusznej sprawie, w sprawie nas wszystkich. Dalej jest pytanie o duszpasterzy. Wiemy, że oczywiście jest ważne nauczanie moralne, takie ogólne, abstrakcyjne, można by powiedzieć, Kościoła, które jest przekazywane z ambon, ale ono musi też znajdować się w konkrecie, w pewnych przykładach. Jeśli widać, że dzieje się krzywda, że dzieje się coś złego, trzeba roztoczyć duchową opiekę nad taką postacią. I też trzeba mówić jasno i głośno o krzywdzie, która się dzieje. Czy to ze strony pasterzy, biskupów, czy ze strony zwykłego duchowieństwa. Nazywać rzeczy po imieniu, bo jeśli będziemy milczeć, jeśli zostawimy ludzi samym sobie, to po prostu te środowiska rewolucyjne będą szły coraz dalej, będą zdobywać coraz większe pola, katolicy będą się coraz bardziej wycofywać, aż w końcu znajdziemy się w takim kraju, jak wiele krajów na zachodzie Europy. Taki wyrok, takie przykłady doskonale ilustrują, o co toczy się walka. I wydaje się, że oprócz tego wszystkiego, o tych wszystkich zaangażowaniach społecznych, trzeba też apelować do naszych polityków. Coś jest w prawie polskim nie tak, skoro można ludzi skazywać właśnie z tych paragrafów, prawda, mówiących o niby obronie dobrego imienia, na tak dziwne kary. Coś tutaj wymaga reformy.
4 lata rządów prawicy nie zmieniły w tym zakresie wiele. Wydaje się, że kolejne 4 absolutnie powinny odebrać taką możliwość szantażowania czy też straszenia ludzi, którzy mają swoje poglądy, artykułują je bardzo jednoznacznie, bardzo mocno, bo mają do tego prawo. To po pierwsze, a po drugie stają w obronie przecież podstaw naszej łacińskiej cywilizacji. Szczęść Boże. W felietonie z cyklu Myśląc Ojczyzna mówił do nas profesor Mieczysław Ryba. No, tutaj to ma rację Ryba.